Siemanko, Sony Świadomski, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy badać piłkarzy potencjał do karierki, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. No, jest teraz tutaj tak, wychodzę jak 20. A nienawidzę, w których może się pojawiają. Dobra, 15. Potencjał powiedzmy od 78 do 86. 6. O. Taki rating od 62, 62 do 67. O, powiedzmy tak. Dobra. Linka do tej strony temu w komentarzu. Dobra. Poczynamy. Ilias, 17-letni, zawodnik wychowany w Barcelonie, 77 overalla, 83 potencjału, prawe skrzydło. Co mogę nie powiedzieć, że ma 4x4, więc bardzo ładnie. Bazem ma Felixa Fenegiana, na pasek 18-letni, potencjał 81, overall 67, muszę się odmawiać, czy wszystko wygląda ładnie, wszystko wygląda ładnie. Ma 2x3, więc co nie wiem na gorzej. Kwame Fefrach, gra w Orlando Pirates, czyli to jest drużyna nie wiem skąd, ale wreszcie świata. I to wygląda słabiej, bo 20 lat, 38 potencjału, ale jeszcze coś może z niego być, jeśli go dobrze wytrenujemy. Bo to wiesz, potencjał to jest taki dynamiczny potencjał. Jeśli nie będzie się, jeśli przykładowo, jeśli go się nie kupi, no to będziemy tyle maksymalnie overalla. Jeśli go się kupi, to może być zdecydowanie więcej. Na 2x4 i to. No HM, czyli High Medium, no. Roberto z Malagi, SP2, czyli druga liga hiszpańska, Malaga, 12-letni napastnik, czyli 8 potencjału. Tak samo go na Sartian, 8 potencjału, napastnik tylko 20-letni. Potem Ruben w Providence z klubu Brusche, tyle samo potencjału, tyle samo overalla. Lewo skrzydło, 20-letni, 1x3. Gonzalo Esteves, 67 overalla ze Sportingu, 84 overalla, 84 potencjału, prawy wahadłowy obrońca, 17-letni, tu wyglądasz dobrze. Teraz tak, Matteo Cancellieri, 77 overalla, 81 potencjału, prawy skrzydło, 19-letni, no może być dobry, na karierkę mu tylko wezmę, albo tego Estevesa do karierki mogę wziąć. A Giubiu Kamara, 20-letni zawodnik w Olympiakosu. 80 potencjału, wyrównał 67, bo takie patrzymy. Ofensywny pomocnik, 20-letni. No i co? Następny zawodnik. Rafael Onyedika z FC Midtjylland z Nigerii. 20-letni, 67 overalla, 81 potencjału. Hulkowy defensywny pomocnik, 20-letni, bardzo ładnie. No i jeszcze jednego zawodnika, powiedzmy dwóch jeszcze. Marin Ljubić z Chorwacji, z Hajduka Splita, 67 overalla, 83 potencjału, 19-letni napastnik. No, może być ciekawy zawodnik do karierki. I ostatni, 20-letni Jejach Kalon z Genoi. Nie, to jest za flaga. 85 potencjału, 77 overalla, prawie skrzydło, 20-letni, no, może być dobry. No to dziękuję za dzisiejszy odcinek. Chłopam w górę sobie dzwonem. No i co, widzimy się na następnym odcinku. Siema.